Załóżmy, że posługując się programem iGo, dojechałem do Majdanu pod Wołominem. Mój ekran wygląda właśnie w taki sposób. Chcę teraz offroadowo spenetrować okolice. Rozejrzę się najpierw po terenie, korzystając z programu iGo. W tym celu włączę sobie mapę. No i spróbuję się tu porozglądać, przesuwając mapę. Jak widzisz, mimo że będę tę mapę powiększał, to mam bardzo niewiele informacji o okolicy i o terenie. Zaznaczone są co prawda jakieś tutaj dróżki, ale reszta to jest jedna, już nie biała, ale zielonkawa plama. Trudno więc z takim programem wybrać się w teren. Przełączę się teraz na OZI Explorera. Ustawiam odpowiednio ścieżkę. Trwało to chwilę, pokazywałem to już wcześniej, więc nie omawiałem. I otwiera mi się OZI Explorer. Poszukuje on właściwej mapy, jak zwykle. No i pokazuje mi on teraz moją aktualną pozycję. Zobacz, że informacji o terenie mam tutaj zdecydowanie więcej w tym programie. Tak? Wszystko zależy od dokładności mapy, z jakiej korzystamy. Tę mapę też sobie mogę powiększać. Pomniejszać, ale jak widać, zaznaczona jest tu każda ścieżka, nawet kapliczka literą T, poziomice, obszary z roślinnością. Aby przesuwać mapę dalej, należy wyłączyć pobieranie pozycji z satelitów, komunikację z satelitami. No i teraz możemy sobie mapę przesuwać już w dowolny sposób i widzimy tutaj, że w jakimś lasku mamy tutaj ścieżkę, widzimy tutaj stróżki najróżniejsze, rowy melioracyjne, tu mamy rzekę czarną. No jest tych informacji tutaj sporo. Włączę pobieranie pozycji. No i teraz zapraszam na przejażdżkę.